Znam statystyki. Jedna na trzy osoby mnie tutaj nie subskrybuje. Jedna na trzy osoby jest impostorem. Czy to jesteś ty? Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No jeżeli jesteś tym impostorem, którym jeszcze nie subskrybuje, to lepiej to zmień, bo jak cię nakryją wieże, kończą impostorzy, moi drodzy. Impostorzy kończą tak, że przychodzą też z AliExpress i przyszły mi dwie rzeczy dzisiaj w jednej paczuszce i tak, nie do końca wiem co to jest, bo... Ej, serio, to w ogóle było opisane jako klocki, to w ogóle, wiecie, było na podstronie z klockami, a kurczę, co to przyszło, to ja nie wiem, ale na pewno bym tego nie kupił, gdybym wiedział, że to nie są klocki. No chyba, że to nie są klocki, to absolutnie nie są klocki. No bo spójrzcie, tutaj nie ma żadnych stów, nie ma nic. To się w ogóle jakoś tak, otwiera się, ale no musicie uważać, bo wszystko wylądowało mi na ziemi, zbierałem to z minutę. Co to jest to, to ja nie wiem. Okej, okay, natomiast musicie uważać, bo tak jak mówię, no ja naprawdę to była podstrona z opisem klocki Among Us. Wykonanie tego w ogóle jest takie, powiedziałbym, no bo no nie jest złe, w sensie to jest taka twarda guma, naprawdę, tego nawet nie ścisnę. Bardzo spoczy jest to, na pewno, ta kość wystająca. Okej, okay, no to zdjęcie to będzie jakoś ciekawe, ale co to jest to? Po co jest to? To ja nie wiem. A na głowę to jest, jajko na głowie, dobra. Nie no, zabawka spoko, nie pamiętam, że to dałem, raczej mniej niż więcej, bo dużo jakoś bym pewnie specjalnie nie dał. Tak to wyglądało, okej, okay. I w tym momencie on nam się może tutaj otworzyć i wtedy jest trup. No spoko, no to fajnie, ale to nie są klocki, więc uważajcie, bo tak mówię, to było opisane jako kurcze klocki, inaczej bym tego w życiu nie kupił. Jednakże mamy tutaj coś, co w życiu bym kupił, by przetestować, bo jak wiecie, klocki z AliExpress generalnie nie są złe. Ja je częstokroć zachwalałem, aczkolwiek muszę tu dzisiaj uważać z tym zachwalaniem, bo widzicie, ostatnio zachwaliłem kurcze klocki blocki i od trzech dni zmagam się z plagą ludzi oskarżających mnie o to, że w ogóle, wiecie, się sprzedałem i że jestem sponsorowany i tak dalej, a nic bardziej mylnego, co zresztą kilka innych osób w komentarzu też pisało, jakby potwierdzając to, co mówiłem w tamtej recenzji, że jakby blocki po prostu polepszyły swoją jakość i że jakby tutaj, prawda, nie mówię głupot, ale jestem oskarżany o sprzedanie się, więc jakby nie wiem, czy mogę chwalić to, bo będzie to samo, że się Chińczykom sprzedałem. Na pewno nie sprzedali mi instrukcji do tego, to jest w ogóle masakrą, bo ja kurczę, serio, teraz nie wiem, co to w ogóle jest. Ej, co to kurczę w ogóle ma, no bo nie, no serio, ej, muszę iść pod telefon i w ogóle zobaczyć, co ja kupiłem, bo no pierwszy ogromny minus dla tej zabawki, że nie mamy tu faktycznie absolutnie żadnej instrukcji. W związku z tym, no wiecie, kupujemy coś, jeżeli ktoś tam to kupił, to nie mamy pojęcia, jak to złożyć, a to przecież powinno być coś fajniejszego i większego. Czekajcie, dajcie mi chwilę, ja idę zerknąć. I wiecie, co jest najlepsze? Że otrzymałem coś zupełnie innego, bo ile faktycznie tu jest ten hipek i oni zmienili teraz opis, bo ja jestem na 99 pewny, że to był inny opis. O ile mówię tutaj, potwierdzę, otrzymałem zamówienie, ale kurczę, otrzymałem coś innego. Mówię, tu powinien być ten hipek i ja, i owszem, on tutaj jest, ale to, co zamówiłem drugie, to powinno być po prostu 8 sztuk, paczka. Jest w ogóle coś innego. Już ten przedmiot jest niedostępny. Kurczę, czekajcie. Okej, okay, żółty. No właśnie, nawet tu nie mam grafiki, co to powinno być. Nie, to powinno być to? Nie, bo tu mam zupełnie coś innego. Mam żółtego hipka, ale mam zupełnie coś innego. No jeju, Ali, tak cię kurczę zachwalałem. No patrzcie, w ogóle żółty powinien mieć, mówię, coś... Elektryk powinien być, nie? Ja wiem, bo grałem na swoim kanale gamingowym dużo, już nie gram, bo kanał gamingowy padł, ale no kurczę, powinno być coś takiego, a nie jest w ogóle. Ja chyba jestem prawie pewny, że zamawiałem w ogóle to z opakowaniem, a przyszło mi zupełnie coś innego. Przyszło mi zupełnie coś innego, kurczę. No dobra, no działamy z tym, co mamy. Natomiast no nie bardzo mam pojęcia, co miałbym z tym zrobić teraz, no bo tak jak mówię, no w ogóle jak to złożyć, kurczę? Jak to ma... Dobra, czekajcie, bo to ma funkcjonować tak, że... Ojejujeju, tak zawsze mówię, mocno chwaliłem, tak zawsze mocno chwaliłem Ali, a tu proszę, co mi dzisiaj zgotowali! No nie zgotowali mi za dobre z niespodzianki. Przyszło mi, tu mówię, troszkę chyba co innego, albo w ogóle nie, no to niestety nie jest dobre. Znaczy w sensie jakościowo ta zabawka jest dobra, nie? Jakby w sensie składa się spoko, składa się przyjemnie, ale nie mam w ogóle tego dzyndzla nad głowę. No i nie mam pojęcia w ogóle, jak mam to kurczę złożyć. Myślę, że reklamacja będzie składana na stówę.
do tego sklepu, bo mówię, no zupełnie nie. Nie to zamawiałem. W ogóle to nie powinno być jeszcze gościa z kością czy coś. No spójrzcie, tu mam jakieś naklejki. Ale co ja mam z tym zrobić? No nie wiem. No bo kurczę, serio, ja mam dużą fantazję, ale jakby... Spróbujmy to złożyć, ale no nie widzę tego kompletnie, więc jakby sama zabawka, sama Among Us, sam figur jest w miarę spoko, nie? O dziwo, ten wyjdzie, że jest fajniejszy niż ten. Mówię, sama figurka jak najbardziej, mówię, jest w porzo, chociaż mówię, no nie otwiera się tak, żeby można było zrobić tu, że wiecie, że został ktoś zabity. No i co teraz? No i teraz mi tu braknie, żeby coś z tym zrobić kompletnie, chyba że jeszcze tak mogę zrobić. No ale to mówię, daleko to jest do elektryka, nie? Którym to miało się okazać. Tu mogę zrobić coś takiego, tu mogę zatajlować to, że coś jest z tyłu, nie? Po co mi te rączki, wajchy? Nie wiem, zaraz zobaczymy, co możemy z tego stworzyć. Wiecie, jakoś też miniaturka musi wyglądać, nie? Więc jakby muszę coś tu stworzyć. No i tu, no co, no to możemy dać tu, bo nie wiem, co innego mógłbym tutaj z tego stworzyć. Tu. Niestety brak instrukcji jest tutaj druzgocący, co już wiecie. No i mamy jeszcze naklejki, które no właśnie średnio wiem gdzie. Więc nakleję sobie jedną tu. Kurczę, krzywo. Szkoda troszkę, bo w sumie to by się mogło gdzieś może kiedyś przydać na coś. No i drugą zrzynkę nomen omen z Lego, tylko w Lego to jest nadruk. Naklejamy sobie tu. Będzie reklamacja raczej wyskładana, bo zamawiałem totalnie coś innego, przynajmniej podobnego, ale nie takiego, więc jakby będzie. Składałem to, moi drodzy, oczywiście z głowy, to no, nawet nie spodobało mi tego, co było tam. Jakby tak jak mówię, jakość klocków dla mnie jest bardzo dobra, chociaż tak jak mówię, no po blockach nie chcę być tu oskarżany o to, że kurczę się sprzedałem, mówię, Chińczykom. Natomiast jest naprawdę spoko, nie? Jakość jest okej, tutaj wszystko się rusza dobrze, jest to absolutnie nie tylko warte swojej ceny, ale po prostu warte zainteresowania. To w ogóle ogon świnki jeszcze, no spoko, nie? Nie mam nic przeciwko. Aczkolwiek pachnie to trochę, wiecie, przeróbką jednak tych Angry Birdsów. Jak najbardziej jest w porządku, nadruk też tutaj w miarę okej. Tutaj te klocki również nie są złe. Nawet jeżeli przyjrzymy się nadrukowi naklejek, to jakby nie jestem. No teraz żałuję, tak kurczę, ale to w złości nakleiłem tak krzywo. Może później postaram się to poprawić. Niestety druzgocące jest to, że przyszło mi coś innego. Jeszcze bardziej druzgocące jest to, że brak tutaj instrukcji, bo kurczę, nawet jeżeli, co z tego, że klocki są fajne, nawet jeżeli, no to nie mamy jakby z nimi się za bardzo cieszyć, no bo kurczę, no musimy improwizować. No okej, ja coś złożyłem, przypomina to jakiegoś elektryka, ale no wiecie, mógłbym się też oczepić, że on się w jakiś sposób nie otwiera, by jednak symulować, tutaj tak jak było wystającej kości, tak jak tutaj chłop pokazał tamten, no ale też wiecie, bierzemy pod uwagę, że to dałem niby 4 zł. Reklamację raczej złożę, bo no, no przyszło mi coś innego jakby, nie? Przyszło coś podobnego, ale jednak innego. Więc zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Kto wie, może wleci odcinek, jak wygląda reklamacja w AliExpress, nie? Zobaczymy, moi drodzy. Natomiast fakt faktem jest taki, że jakościowo jest to ok. I kto wie, może kupię więcej, by się tym trochę pobawić, skoro już na kanale gamingowym w Among Us nie gram. Aczkolwiek grałem, więc możecie wpaść jeszcze teraz sentymentalnie obejrzeć, co jeszcze robiłem pół roku temu. Dzisiaj wam dziękuję. Życząc wam, byście ten weekend spędzili fajnie, byście nie napotkali żadnego impostora, no i żebyście zasubskrybowali ten mój kanał, żeby w końcu był szczęśliwszy. Dzięki, że byliście dzisiaj. Bye!